22 października wierni z parafii pod wezwaniem wszystkich świętych w Karniewie wzięli udział w całodniowym wyjeździe pod nazwą Pielgrzymka ze Świętymi. W programie było m.in. odwiedzenie miejsc związanych ze świętą siostrą Faustyną oraz błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką. Punktem kulminacyjnym wydarzenia i jednocześnie nawiązaniem do jego nazwy było przekazanie dla karniewskiej parafii relikwii świętej Rity. Aktu przekazania w kościele świętego Jana we Włocławku dokonał biskup włocławski Krzysztof Wędkowski. W imieniu parafii wszystkich świętych w Karniewie relikwie odebrał ksiądz Tomasz Kaszanek. Cieszymy się, że Waszą uroczystością przewodniczy ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski, który niemal 2,5 roku temu wprowadził relikwie świętej Rity do naszej świątyni i życzliwym pasterskim okiem może śledzić rozwój jej kultu. Ksiądz biskup podczas tej Eucharystii poleca wszystkie intencje pielgrzymów i czcicieli świętej Rity. Serdecznie witamy również sekretarza biskupa włocławskiego, księdza doktora Mateusza Szurgota, który sprawuje przeświętą nawrócenie Pauliny i łaskę wiary dla syna Franciszka. W szczególny sposób pragnę zauważyć pielgrzymów z parafii wszystkich świętych w Karniewie na Mazowszu w diecezji płockiej wraz z księdzem Tomaszem Kaszankiem, którzy od rana są na pielgrzymim szlaku i w Płocku, i we Włocławku. Bardzo mile wspominam prowadzone w maju Waszej parafii misje święte. Ich widzialnym epilogiem będzie przekazanie Waszej wspólnocie przez księdza biskupa Krzysztofa relikwii świętej Rity, do której już modliliście się wcześniej na co dwumiesięcznej nowennie. Ksiądz Tomasz sprawuje tę przeświętą intencji parafian z Karniewa swoich pielgrzymów. Ja natomiast polecam miłosierdziu Bożemu zmarłych Jerzego Kralaka i Tadeusza Bońskiego. Drodzy pielgrzymi, rzeczywiście, jak wspomniał ksiądz proboszcz na początku, dzisiejszy dzień, kiedy tutaj w tej świątyni już od, jak słyszeliśmy, ponad 2 lat gromadzą się wierni, aby czcić i wzywać opieki świętej Rity, jest o tyle niezwykły, że akurat dzisiaj spotka się ze wspomnieniem, a nawet tutaj na tym terenie województwa kujawsko-pomorskiego z uroczystością świętego Jana Pawła II. Dwie postaci żyjące w zupełnie innych, odległych od Ciebie czasach. Dwie osoby żyjące w zupełnie innych warunkach. Dwoje ludzi, którym powierzone zostały zupełnie odmienne zadania i obowiązki. To, co ich łączy i to, co także gromadzi nas dzisiaj, to oczywiście świadomość tego, że zostali przez Kościół nazywani świętymi, wyniesieni na ołtarze. W tym znaczeniu więc gromadzimy się w Kościele, aby odczytać w świetle ich życia, a przede wszystkim w świetle Bożego Słowa, to przesłanie, które Pan kieruje do nas, pielgrzymujących na tej ziemi. Wiemy bowiem oczywiście, że są osoby, które Kościół wynosi na ołtarze, nazywa błogosławionymi, świętymi, ale dobrze wiemy, że ta rzesza świętych jest niepoliczalna. Niebawem będziemy obchodzili właśnie uroczystość wszystkich świętych, tak jak, o ile dobrze pamiętam, taki tytuł ma Wasza parafia diecezji płockiej, wszystkich świętych, a więc wszyscy są wezwani do kroczenia tą drogą. Jakie więc wskazówki dzisiaj słyszymy ze Słowa Bożego? Myślę, że na dwie rzeczy trzeba zwrócić uwagę, kiedy chcemy myśleć o dzisiejszych świętych. Pierwsza, którą odnajdujemy oczywiście w Ewangelii i która jest wezwaniem do czuwania. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. To jest postawa pierwsza, zasadnicza. Czuwać i modlić się w każdym czasie. Z całą pewnością taka postawa
jest postawą właściwą dla człowieka wierzącego, który w sposób świadomy chce kroczyć drogami swojego życia właśnie ku świętości. Jest zrozumiałe, że trzeba być człowiekiem modlitwy. To jest pewnie znacznie łatwiej nam przyjąć i zrozumieć, ale także jest postawa czuwania, a więc z jednej strony gotowości i otwartości na to, z czym przychodzi do nas Pan w różnych momentach życia, i także oczywiście ta postawa czuwania, która oznacza to, aby Pan zastał nas czuwających, kiedy przyjdzie do nas, albo lepiej powiedziawszy, kiedy przyjdzie po nas. I to jest pierwsza rzecz, postawa czuwania i modlitwy. I druga, którą odnajdujemy zaraz na początku dzisiejszego psalmu, w którym psalmista mówi tak: będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. Kiedy więc zastanawiamy się, do czego ma nas prowadzić w życiu jako ludzi wierzących postawa czuwania i modlitwy, no to tutaj w psalmie odnajdujemy odpowiedź na to pytanie. Trzeba czuwać i modlić się po to, aby słuchać tego, co Pan Bóg mówi. Oczywiście w znaczeniu bardzo głębokim. Nie tylko w tym znaczeniu, że słuchamy, tak jak przed chwilą, tego słowa przeczytanego, Słowa Bożego w czasie każdej mszy świętej, albo wtedy, kiedy sami je czytamy, ale znacznie głębiej, że to słowo rozumiemy i to, można by powiedzieć, jest drugi poziom tego słuchania. I wreszcie ten najgłębszy, to znaczy, że to słowo przyjmujemy i tym słowem żyjemy. Można by więc streścić albo dać jako pewien przepis na drogę świętości człowiekowi wierzącemu właśnie te dzisiejsze bardzo proste wskazania. Czuwać, modlić się i słuchać, co mówi Pan. I wtedy, gdy znajdujemy dzisiaj w tym Słowie Bożym taki właśnie klucz do życia, znacznie łatwiej jest nam zrozumieć życie świętej Rity, która żyła bardzo dawno temu. Na początku mszy świętej ksiądz proboszcz przypomniał słowa listu, jaki Jan Paweł II skierował do ówczesnego biskupa z okazji właśnie 600-lecia urodzin świętej Rity. Myślę, że nie trzeba tutaj przypominać czy mówić o jej życiorysie w szczegółach, bo z całą pewnością jest dobrze znany. Natomiast to, co w tym liście papieża dla mnie jest zastanawiające, gdy się zna życie świętej Rity, to to, że papież mówi, że to była droga do świętości normalna, naturalna. I mówi tam po kolei, że przeszła właściwie normalną drogę życia jako żona, matka, wdowa i mniszka, zakonnica. A więc można powiedzieć, że nic nadzwyczajnego na tej drodze się nie wydarza. Chociaż oczywiście wiemy o tych wydarzeniach trudnych dla jej życia, związanych z mężem i także z synami. Ale to są wydarzenia, które przecież są obecne w życiu człowieka i dzisiaj. Takie momenty trudne w życiu rodzinnym z najbliższymi. Myślę, że z tego powodu w ostatnich latach akurat ta święta jest tak bardzo, powiedziałbym, popularna. Być może właśnie dlatego jest tak popularna ta święta, zwłaszcza wśród kobiet. Był czas, że bardzo wiele dziewczyn na bierzmowaniu przyjmowało właśnie świętą Ritę jako swoją patronkę. Być może w odniesieniu do tego życia, do którego się szykowały, chciały, aby to ona była pomocą w życiu małżeńskim, czy w życiu rodzinnym, czy w życiu jako matki. A więc jeszcze raz, droga, jak mówi Jan Paweł II, normalna, w jakimś sensie naturalna, kobiety, która na różnych etapach swojego życia, tak jak żeśmy dzisiaj przed chwilą powiedzieli,
czuwała, modliła się i słuchała tego, co mówi Pan Bóg. I w odniesieniu do małżeństwa, które przecież nie było jej osobistym wyborem, później także do tej trudności związanej z chęcią odwzajemnienia zbrodni, a więc przyniesienia tego, co jest jakąś rodzajem zemsty i co pokonała i w sobie, i także swoich najbliższych. I później droga życia wdowy, która usłyszała głos wezwania do życia zakonnego. Można więc rzeczywiście powiedzieć, biorąc pod uwagę także te okoliczności trudne jej życia, że jest to rzeczywiście życie, które może być odczytane dla bardzo wielu ludzi jako życie naturalne, normalne, łącznie z tymi trudnościami, które tam się pojawiły i które towarzyszyły jej. To, co bardzo przemawia w tym życiu świętej, to z całą pewnością ta umiejętność przerwania tego łańcucha zemsty, bo na tym polega też jej wielkość. Z tego tytułu jest tak czczona, że postanowiła, potrafiła w sposób bardzo zdecydowany, kategoryczny przerwać ten łańcuch zemsty międzyludzki. To jest więc także odpowiedź, jaką ona dała na Ewangelię, którą słyszała tak, jak i my ją słyszymy, a mianowicie w tego, żeby nie mścić się i nadstawić drugi policzek. To jest właśnie ten moment. Nie wprost nadstawienia drugiego policzka, ale decyzja, żeby przerwać łańcuch zemsty, który będzie, jeśli się go nie przerwie, trwał bez końca. I postać świętego Jana Pawła II, co do którego przecież jest nam znacznie bliższy, pamiętamy go doskonale i z całą pewnością możemy powiedzieć, i to z własnego doświadczenia pewnie bardzo wielu tu obecnych, może powiedzieć, że to był z całą pewnością człowiek czuwający, człowiek modlitwy i człowiek, który słuchał tego, co Pan Bóg mówi i na to, co Pan Bóg mówi, odpowiadał. Całe jego życie było właśnie tym wsłuchiwaniem się, odpowiadaniem na głos Pana, który wzywał go do różnych zadań i odpowiedzialności w Kościele. Bardzo pięknie o tym mówił kardynał Ratzinger na uroczystości pogrzebowej, gdy właściwie szedł taką właśnie drogą, przypominając różne etapy życia Jana Pawła II, który odpowiadał na wezwanie Pana. I to jest tak, że mimo tego, że mówimy o Ojcu Świętym, o papieżu, jest to także wzór dla każdego człowieka wierzącego. Akurat w tym przypadku jest to posługa wobec Kościoła i świata, bardzo ofiarna, dobrze wiemy, do samego końca, aż do śmierci. Posługa bardzo ofiarna i bardzo odważna biskupa, papieża, który nie bał się świata, który istniał, istnieje, ale bardzo odważnie do tego świata szedł i nie przyklepiał się temu światu. Bardzo odważnie ciągle na nowo głosił prawdę Ewangelii wobec młodych ludzi, wobec tych, którzy nie byli chrześcijanami, wobec tych, którzy byli obojętni. Niczego nie zmieniał, tak jak niczego w swoim przesłaniu nigdy nie zmieniał nasz Pan. On również szedł wierny, wsłuchany w to, co on do niego mówi. W tym znaczeniu więc stają się ci święci, święta Rita, święty Jan Paweł II, dla nas wzorami. I to raz jeszcze, wracając do tego, co papież powiedział, wzorami naturalnymi. Żebyśmy rozumieli, że nie są to wezwania, które trzeba spełniać w sposób jakiś heroiczny, owszem, dla świętego tak, ale nie są to rzeczy, które byłyby niemożliwe dla każdego z nas tutaj obecnych. Każdy z nas jest wezwany i do czuwania, i do modlitwy, i do słuchania Bożego Słowa. W ten sposób więc dochodzimy do tego, aby dzisiaj powierzyć sprawy swoje, nasze osobiste, parafialne, kościoła, świata,
tym właśnie świętym, świętej Elicie i świętemu Janowi Pawłowi II. Co dzisiaj chcemy tutaj im powierzyć? O czym chcemy powiedzieć? Myślę, że to, co wynika z życia, zwłaszcza świętej Elity, to jest z całą pewnością umiejętność trwania w cierpliwości wobec drugiego człowieka. Cierpliwość bardzo podobna właśnie do czuwania. I także to, co ją charakteryzuje, to nie tyle milczenie, co nienarzekanie. Nienarzekanie. Dzisiaj bardzo wielu ludzi narzeka na wszystko i na każdego, nawet na Pana Boga, najmniej na siebie. Człowiek jest właściwie, dla wielu uważają, istotą idealną, niczego nie brakuje, tylko wszyscy w koło są niedobrzy, niewłaściwi i wszystko robią źle. Nie ma takiej postawy narzekania, która dzisiaj jest pewnym rodzajem plagi międzyludzkiej. No ani u świętej Elity, ani tym bardziej u Jana Pawła II, o którym świadkowie jego życia, którzy przecież żyją, mówią, że on nigdy o nikim nie powiedział złego słowa. Nigdy. O żadnym człowieku. Już nie mówiąc o tym, żeby na coś miał narzekać. Najwyżej był zatroskany o pewne sprawy. Ale u niego nie było żadnej krytyki ludzi, nawet tych, którzy jego krytykowali. I to w sposób bardzo niekiedy perfidny, oficjalny, publiczny. Nigdy. Takie są świadectwa tych, którzy towarzyszyli mu przez wiele lat. I to jest pierwsze pouczenie, jakie wychodząc z tej świątyni otrzymujemy. Mieć w sobie taką właśnie postawę cierpliwości, wyrozumiałości i milczenia. To nie znaczy, że nie trzeba milczeć na zło. Nie. Chodzi o to, żeby nie narzekać na innych, nie widząc tego, że my sami potrzebujemy zmiany, nawrócenia i odnowy. I druga rzecz, bardzo aktualna w naszych czasach, to jest to, o czym dzisiaj mówił święty Paweł w liście do Efezjan. Pokój, wprowadzajcie pokój. Pokój, który najpierw musi być wprowadzony w ludzkie serca, w ludzkie sumienia. A wprowadzać pokój w ludzkie serca i ludzkie sumienia, to znaczy nawrócić się, pojednać się z Bogiem. Tylko wtedy przychodzi ten autentyczny pokój, który możemy potem zanieść do innych i roznieść ten pokój wobec naszych najbliższych w rodzinie, w społeczeństwie, w miejscu pracy, w kościele, w parafii, wreszcie w całej ojczyźnie. Inaczej nie będzie żadnego pokoju. Nie będzie, nawet gdyby postanowiono i zalecono nie wiadomo jakie piękne wyzwania, to nie będzie żadnego pokoju. Dopóki ludzkość na nowo, zwłaszcza w naszej części świata, nie zwróci się ku Bogu i nie zrozumie, że nie ma innego pokoju niż pokój w sercu i w sumieniu, który przychodzi przez pojednanie z Bogiem. O to więc dzisiaj prośmy dla nas osobiście, dla naszych wspólnot, dla naszej ojczyzny, dla Kościoła, o taki pokój i o takie pojednanie. Amen. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, obecnego wśród nas, biskupa Krzysztofa i wszystkich pasterzy Kościoła, aby niestrudzenie zachęcali wszystkich ludzi do wielkodusznej odpowiedzi Ojcu Niebieskiemu, przywiązującemu nas do nawrócenia, miłości i radości życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich Polaków, aby dzięki umiejętności spotkania, jakiego uczył nas święty Jan Paweł II, potrafili na co dzień przezwyciężać wszelką wrogość, nieufność, pokusę zniewagi i wzajemnego potępienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za młodzież, aby nie bała się stawiać trudnych pytań dotyczących miejsca człowieka na ziemi, sposobu życia godnego dziecka Bożego i jego ostatecznego przeznaczenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich pielgrzymów i czcicieli świętej Rity, by ich modlitwy zostały przez Boga wysłuchane. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za naszych zmarłych, za krewnych, przyjaciół i dobroczyńców, szczególnie za Jerzego Granaka i Tadeusza Bońskiego, aby dostąpili Bożego miłosierdzia i mogli cieszyć się oglądaniem Jego oblicza w gronie świętych i błogosławionych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy wypełniali duchowy testament świętego Jana Pawła II poprzez wierność wyznawanej wierze w słowie i świadectwie życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Drogocenny klejnocie Umbri, chwałą zakonu augustyńskiego, jaśniejąca gwiazdo raju. Oto przychodzę do Ciebie, najdroższa święta Rito, która w sanktuarium w Kaszi, gdzie są czczone nowoczesne szczątki, wylewasz na świat zdroje łask. Staję przed Tobą, by złożyć Ci hołd mojego serca, pełnego wdzięczności i poświęconego Tobie. Miłuję się, święta Rito, patronko w sprawach trudnych, ratuj mnie zawsze od nieodwracalnych skutków zła. Przyzywam Cię, oblubieńco Krzyża Świętego. Odsuwaj daleko ode mnie i od moich bliskich rozpacz, które śmiercią na duszy. Sławię Cię, wzorze młodzieńczego wieku. Sprawy młodzi ludzie nie wpadali w zasadzki niewiary i fałszywych wartości. Błogosławię Cię, litościwa wspomożycielko nieszczęśliwych. Przywódź mi z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. Wychwalam Cię, bohaterko wszelkiej cnoty. Wyproś mi łaskę naśladowania Cię blagodarności, cierpliwości i miłości. W ten sposób z pewnością spodobam się Bogu i uczczę Cię, która niczego innego nie pragniesz, jak widzieć Go wielbionego przez wszystkich. Kocham Cię, moja najsłodsza patronko. Twemu wstawieństwu powierzam wszystkie me największe nadzieje. Proś za mną Jezusa ukrzyżowanego, u którego stóp przedstawiają Cię na obrazach chwili otrzymywania kolca z Jego ciemnionej korony. Módl się za mną i uproś mi przebaczenie mych grzechów. Pozdrawiam Cię, o słońce z Kaszi, drogocenny klejnocie Umbri, chwało zakonu augustyńskiego, jaśniejąca gwiazdo raju. Bądź dla mnie i dla moich bliskich przewodniczką w burzach życia, prowadź mnie do upragnionego portu nieba, aby mógł kochać Cię i błogosławić oraz z Tobą kochać i błogosławić na wieki miłosiernego Pana. Bardzo się cieszę. No, to jest poniekąd niespodzianka. Co prawda proboszcz kiedyś wspominał, że jest taka inicjatywa, więc cieszę się, że dzisiaj akurat w takim dniu dosyć szczególnym, bo jak wiemy jest to dzień też jak zawsze 22, no, ale jest Jana Pawła II. Mogłem tutaj nie tylko przekazać te relikwie, ale także no, modlić się z tymi, którzy przyjechali w pielgrzymce i myślę, że to jest zawsze radość dla każdego księdza, że może się modlić ze wspólnotą, którą poznaje dopiero, której nie znam, a która odnajduje się tutaj akurat w tym miejscu. Zawsze przekazanie relikwii czy przyjęcie relikwii, jakiejkolwiek relikwii do parafii czy takiej wspólnoty, bo one są w różnych miejscach, no oznacza przede wszystkim raz obecność szczególną tego świętego w tych relikwiach. No i także, jak jesteśmy często tego świadkami, zwłaszcza przy świętej Ricie, modlitwy w, no, w bardzo szczególnych intencjach, bo skoro nazywana jest patronką spraw beznadziejnych, no to wiemy, że tych nie brakuje nikomu, ale to, do czego zachęca obecność świętego w relikwiach, to jest także, żeby iść za jego wzorem życia. I w tym znaczeniu z czasem może to oznaczać także przemianę wspólnoty parafialnej, natomiast ono się zawsze musi zaczynać od każdego indywidualnie, każdego, kto będzie w jakiś sposób tam, powiedzmy, nawet zafascynowany tą postacią świętej czy świętego, którego parafia czci właśnie w relikwiach, więc taka jest droga, innej nie ma, natomiast dzisiejszy dzień i także postać świętej Rity i czytania, które żeśmy słyszeli dzisiaj w Kościele, no zachęcają i do cierpliwości, i do wytrwałości przede wszystkim, bo to dzisiaj to dzisiejszemu człowiekowi, nawet nie młodemu pokoleniu, to jeśli czegoś brakuje dzisiaj ludziom, to cierpliwości, wytrwałości, wszystko ma być zaraz, natychmiast, od razu, a to tak nie działa.
a na pewno nie działa w życiu duchowym. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wybrali się w dniu dzisiejszym na pielgrzymkę do świętych. Byliśmy od samego rana i u świętej siostry Faustyny, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Byliśmy w seminarium pomodlić się o nowe powołania przez stawiennictwo płockich biskupów męczenników. Następnie dojechaliśmy do Włocławka, uczciliśmy przez przepiękną wiązankę patriotyczną, przez śpiew, przez litanie i przez znicze, które każdy z nas złożył na tamie w miejscu wyłowienia zwłok księdza Jerzego Popiełuszki błogosławionego, 40. rocznica jego męczeńskiej śmierci. Zwiedziliśmy również, dzięki życzliwości rektoratu i parafii katedralnej, przepiękną bazylikę we Włocławku. Pomodliliśmy się przez wstawiennictwo błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ostatnim punktem dnia dzisiejszego była msza, której przewodniczył ksiądz, jego ekscelencja ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski. Ze wspomnienia świętego Jana Pawła II wysłuchaliśmy wielu, wielu intencji, z których także nasi parafianie wypisali je, złożyli. Następnie każdy miał poświęcone róże. Jedną z nich ofiarowaliśmy świętej Ricie, drugą każdy z nas wiezie o sobie, którą omadlał. I najcenniejszy nasz dar, skarb, również z pozdrowieniami dla księdza proboszcza Krzysztofa, naszego księdza kanonika, otrzymaliśmy z rąk księdza biskupa relikwie świętej Rity, które godnie, myślę, spoczną i będą omadlane i myślę, że dosyć często używane w naszej parafii, w parafii wszystkich świętych w Karniewie. Już mamy relikwie świętego Jana Pawła II, są już relikwie błogosławionej rodziny Ulmów i teraz relikwie świętej Rity. Jak było się nazwa parafia wszystkich świętych w Karniewie, myślę, że mamy te najbardziej nam bliskie sercu i najbardziej cenne relikwie, przy których będziemy modlić się do naszych patronów, bo są po to nam dani do chwały ołtarzy, żeby wstawiali się w naszych intencjach. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyjechali i autokarem, dojechali busem po swojej pracy i kilka rodzin dojechało indywidualnie, żeby być tylko świadkami i uczestnikami tej przepięknej uroczystości. Z całego serca dziękuję i zapraszam do wspólnej modlitwy przy relikwiach świętej Rity, przy relikwiach błogosławionej rodziny Ulmów i przy Janie Pawle II, świętym Janie Pawle II, na którego zawsze liczyliśmy i możemy i będziemy nadal liczyć. Na co dzień bądźmy z nimi, pielgrzymujmy ich śladem, a dojdziemy, mam taką nadzieję i w to ufam, do zbawienia. Szczęść Boże. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich parafian, parafii świętego, wszystkich świętych i dziękuję za waszą wizytę, za waszą obecność tutaj we Włocławku, w pięknym kościele farnym we Farze Włocławskiej i na owocne przyjęcie i życie teraz ze świętą Ritą. Serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.